Proszę Państwa, Zbigniew Gluza mówił o systemowej zmianie. Nasz kongres, pierwszy kongres archiwów społecznych odbywa się w ramach realizacji projektu, który się nazywa Stabilizacja sytuacji archiwistyki polskiej, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I jest to projekt systemowy. Systemowy, tak był określany w momencie, kiedy startowaliśmy, składając propozycje tych wszystkich działań na rzecz archiwistyki społecznej. Właśnie jakby wyznaczono nam zadanie w pewnym sensie, czy też samiśmy sobie też później wyznaczyli, zmiany systemowej sytuacji organizacji archiwistyki społecznej. Żeby ta zmiana systemowa mogła nastąpić, to musimy mówić o relacji archiwistyki społecznej z innymi podmiotami państwa, w tym wypadku chyba najważniejszymi, dla nas jakby państwo reprezentuje tutaj archiwistyka państwowa. W związku z tym w tej chwili, znaczy za chwilę zaproszę do takiej rozmowy, do naszego panelu tutaj przed państwem się będzie odbywał, osoby, które w imieniu swoich instytucji oczywiście podjęły w pewnym sensie dialog na rzecz tej zmiany systemowej sytuacji archiwistyki społecznej. Będziemy o tym rozmawiać, o modelu tej współpracy, o tym, co się zdarzyło, co się jeszcze zdarzy. Także pozwolę sobie zaprosić na scenę do panelu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, pana profesora Władysława Stępniaka. Panie profesorze, bardzo proszę, jeśli mogę tylko swoje miejsce, proszę, można z tej strony zarezerwować tylko to prawe miejsce, to będzie dobrze, bo będę prowadziła to spotkanie. Zapraszam, nie wiem, czy dotarła do nas pani dyrektor Anna Duńczyk-Szulc z Ministerstwa Kultury, Departamentu Mecenatu Państwa. Czy pani dyrektor, czy... Ach, jest, zapraszamy, cieszymy się bardzo. Zapraszamy panią. Jeszcze młode kadry mamy. To zapraszamy tu bliżej, bardzo proszę. Bardzo proszę. Jeśli młode kadry mogą zająć w pierwszym rzędzie miejsce... Tutaj, tak? Skromnie. Proszę bardzo, to tutaj. Bardzo proszę i... Pani dyrektor, bardzo prosimy. Jeśli można, tędy będzie łatwiej dostać się. Bardzo proszę. Zapraszam eksperta w tej dziedzinie, o której będziemy rozmawiali. Członka naszego kolegium... Kolegium Eksperckiego Archiwistyki Społecznej, o którym będzie jeszcze mowa później, ale to póki co już Państwo wiecie, że to jest jakby reprezentant też dziedziny nauki, jaką mamy nadzieję stanie się również archiwistyka społeczna. Pan doktor Tomasz Czarnota, bardzo proszę. Oraz jakby reprezentanta nas, archiwów społecznych, czyli ten głos nasz, wybrzmi dzięki obecności dyrektora Artura Jóźwika z ośrodka Karta. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Tak, słuchajcie mnie, zegarek padł, więc nie wiem, czy mi się uda trzymać czas, ale w razie czego no, będziemy improwizować, ponieważ rzeczywiście mamy bardzo napięty ten czas. Jak powiedziałam, pierwsza sprawa, jeżeli mówimy o zmianach systemowych, to jest właśnie sprawa tego, co można by nazwać modelu współpracy archiwistyki społecznej z archiwistyką państwową, jakby modelu tych relacji archiwa społeczne państwo, które tutaj reprezentuje pan dyrektor, naczelny dyrektor archiwów państwowych. Panie dyrektorze, jak z punktu widzenia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, państwa,
Możemy mówić o wyobrażonym modelu współpracy. Archiwa społeczne, państwo. Dziękuję za oddanie mi głosu, szanowni państwo. W pierwszej kolejności serdecznie dziękuję za tę możliwość wypowiedzi na wydarzeniu bardzo istotnym, wręcz symbolicznym. W pełni podzielam opinie wyrażone przez pana prezesa Gluzę, iż jest to wydarzenie historyczne. Jest to domknięcie ważnego etapu, łączącego się także z cechami naszego ustroju i życia publicznego. Nawiązanie do zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w ramach państwa demokratycznego jest w całej rozciągłości uzasadnione. Rzeczą niezwykle fortunną jest także fakt, że obrady kongresu, nasze dzisiejsze ważne spotkanie, pokrywają się w czasie, niemalże pokrywają się w czasie z wejściem w życie nowych regulacji prawnych, które na działalność archiwistyki społecznej wpływ mieć będą bardzo pozytywny. Bo oto mamy w naszym kraju instytucję prawną Narodowego Zasobu Archiwalnego. Ten obejmuje państwowy i niepaństwowy. W stosunku do jednostek organizacyjnych, instytucji, organizacji, które kwalifikowane są jako wytwórcy niepaństwowego zasobu archiwalnego, ten akt prawny, jakim jest ustawa archiwalna, miała dotąd charakter bardziej represyjny niż wspierający ich działalność. Ograniczała szereg możliwości działań, na przykład, i to wprawdzie pozostanie, kwestia wywozu za granicę, możliwości obrotu, sprzedaży wytwarzanymi dokumentami przez fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, partie polityczne, związki zawodowe. Ten represyjny charakter, w cudzysłowie, ustawy archiwalnej nie był w należytym stopniu rekompensowany świadczeniami państwa na rzecz instytucji, które te materiały wytwarzają, posiadają czy gromadzą. Brakło elementu, który w pierwszym etapie funkcjonowania ustawy był jej integralnym fragmentem, mianowicie instytucji rejestru Narodowego Zasobu Archiwalnego, który nie tylko stanowił wykaz ważnych materiałów, ale także dawał możliwość wspierania przez państwo i to wspierania materialnego wszystkich instytucji, organizacji, osób, które przechowują i troszczą się o materiały archiwalne. Ta instytucja Narodowego Zasobu Archiwalnego w wydaniu prawnym i w zakresie praktycznego działania do dnia 1 listopada tego roku może być określoną jako ułomna i tak z pewnością będzie w przyszłości charakteryzowana. Ta zmiana, o której za moment, jest rzeczywiście wydarzeniem bardzo ważnym. Dopełnia obraz i podstawy funkcjonowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Polsce. Wspomniał profesor Dariusz Stola o tym, czym byłoby działanie historyków w przyszłości, gdyby jedynym źródłem wiedzy na temat rzeczywistości przez nas przeżywanej były suche fakty i dokumentacja urzędnicza, urzędów. Nie deprecjonujmy tak do końca tej dokumentacji, ale nie znajdziemy w oficjalnych materiałach wytwarzanych przez instytucje państwowe czy nawet samorządowe pełnego obrazu życia. Cóż dzisiaj wiedzielibyśmy o społeczeństwie staropolskim, gdyby nie przebogate, w poważnym procencie zachowane archiwa magnackie czy podworskie. To jest źródło wiedzy na temat społeczeństwa, kultury, obyczajów, a nawet ostatnio rzecz stała się bardzo modna, kulinariów z tamtej epoki. Jeden z moich kolegów, badając przepisy kulinarne z Archiwum Radziwiłłów, był w stanie opublikować bardzo wiele książek, został profesorem i ekspertem. To daje właśnie pasja, zbieractwo, a przede wszystkim zrozumienie znaczenia dokumentu. Przepraszam, w życiu społeczności.
także w życiu rodzinnym. Działania, które prowadziła Karta z największą sympatią i możliwości, w granicach realnych możliwości wspieraliśmy postawę Karty. Myślę, że to współdziałanie właśnie naczelnego dyrektora z ośrodkiem Karta przyniosło rezultaty, o których teraz z satysfakcją więcej, z radością mówić mogę na kongresie pierwszym archiwistyki społecznej. Proszę Państwa, obok tej zorganizowanej formy postaci archiwów społecznych, archiwów prowadzonych i powstających w wyniku działalności fundacji, stowarzyszeń, towarzystw. Pamiętajmy, że do kategorii niepaństwowych wytwórców Narodowego Zasobu Archiwalnego należą w Polsce partie polityczne, związki zawodowe, niezwykle ważni uczestnicy życia publicznego. To, co będzie się działo i co się dzieje z dokumentami partii politycznych, wpływa w stopniu istotnym na kształt zasobu archiwalnego i możliwości przyszłych badań. Tutaj ograniczone są bardzo możliwości bezpośredniego oddziaływania naczelnego dyrektora archiwów państwowych, który to wysokiej rangi urzędnik w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór, czy też koordynuje działalność państwa w sferze państwowego zasobu, ale także i niepaństwowego zasobu archiwalnego, czyli w skali całego Narodowego Zasobu Archiwalnego. Kilka zdań o akcji, którą prowadziliśmy równolegle do rozwijającego się ruchu archiwistyki społecznej. Otóż wystąpiliśmy z hasłem "Zostań rodzinnym archiwistą". Chodzi tutaj o nawiązanie do tej wspaniałej przeszłości historycznej, w której w polskich domach chroniono, przekazywano z pokolenia na pokolenie korespondencje, ważne dokumenty, z czasem także fotografie. We współpracy z rozgłośnią programu pierwszego Polskiego Radia zorganizowaliśmy konkurs pod hasłem "Archiwum rodzinne". Efekty były bardzo obiecujące. To jest trzeci filar Narodowego Zasobu Archiwalnego. To, co gromadzą archiwa państwowe, to, co powstaje w sferze działania archiwów społecznych i to, co gromadzimy w naszych domach jako osoby indywidualne. Zwracam się z apelem do Państwa jako przedstawicieli archiwów społecznych o uwzględnianie w tym, co czynicie, także i zwykłych obywateli, którzy w swoich domach. I to się z całą pewnością dzieje. Nie wiem, w którym punkcie naszego spotkania będzie można pomówić o tym, co przynosi nowa regulacja prawna i jak to będzie zarządzane. Jestem do dyspozycji. Jesteśmy przygotowani do dzielenia się informacjami i zbierania Państwa uwag. Dziękuję za uwagę. Panie doktorze, ja przepraszam, pozwolę sobie zadać takie pytanie uściślające. To jak pan dyrektor by w jednym zdaniu sformułował relację archiwistyka społeczna a państwo przez pryzmat archiwów państwowych? W znowelizowanej ustawie archiwalnej, mówię tutaj o artykule 43a, polecam państwu lekturę tego krótkiego tekstu, znalazło się upoważnienie prawne dla naczelnego dyrektora archiwów państwowych wspierania, materialnego wspierania na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkich działań merytorycznych związanych z gromadzeniem, opracowywaniem, popularyzacją, także konserwacją zbiorów archiwów społecznych. Naczelny dyrektor archiwów państwowych dysponować będzie już w budżecie na rok 2016 dysponuje w zasadzie środkami finansowymi, przygotował zestaw dokumentów, które pozwolą mu wraz z nowym rokiem uruchomić nabór wniosków państwa instytucji i
otworzy to drogę do uruchamiania tychże funduszy. Wyrażam nadzieję, nawet głębokie przekonanie, że z każdym rokiem ilość środków i zakres naszego działania ulegać będzie zwiększeniu, bo przemowa faktów i znaczenie tych działań są coraz częściej powszechnie uświadamiane. Dziękuję bardzo. Ta zmiana w ustawie, o której mówił pan dyrektor, jest umieszczona w naszym folderze, bo staraliśmy się umieścić tutaj wiele materiałów. W związku z tym nie będziemy ich czasami przytaczali, tylko się do nich odwoływali. Ale jak mówię, staraliśmy się, żebyście państwo tutaj wszystko znaleźli. Także w razie czego proszę sobie jeszcze tutaj zajrzeć. 24-25 strona. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. I to pan już powiedział jakby o pewnym efekcie czegoś, co się udało osiągnąć i co jest jakby już przejawem zaistnienia elementu tego modelu, o którym tutaj próbujemy mówić, o modelu współpracy archiwa społeczne państwo. Do tej zmiany w pewnym sensie doprowadziło również działanie, tak jak już powiedzieliśmy, ośrodka Karta, ale nie ukrywam, że trochę personalnie dwóch osób tutaj już obecnych, które państwo poznali, czyli Zbigniewa Gluzę i właśnie dyrektora Artura Jóźwika, którzy wykonywali taką poważną, nie ukrywam, robotę, można to powiedzieć lobbying, ale to był legalny lobbying na rzecz zmiany właśnie systemowej prawa, zmiany prawa tego, o którym w tej chwili mówimy. Ale oczywiście było to związane też z jakimś naszym wyobrażeniem, jak powinien ten model wyglądać. Więc panie dyrektorze, jak z punktu widzenia archiwum społecznego powinna wyglądać współpraca archiwa społeczne państwo? My, zastanawiając się, w jaki sposób należy zbudować model, który z czasem ma stać się tym modelem systemowym, systemem, który ma rzeczywiście docelowo zmienić sytuację archiwów społecznych, opieraliśmy ten swój model na dwóch podstawowych założeniach, że powinna tu być zastosowana zasada suwerenności stron i partnerstwa. Ten model powinien dawać narzędzia dla archiwistyki państwowej do tego, aby archiwistyka państwowa mogła wspierać zarówno finansowo, jak i metodologicznie archiwa społeczne. A znowu archiwa społeczne dzięki temu wsparciu, żeby mogły się stabilizować, ponieważ w ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z wieloma sytuacjami, kiedy organizacje pozarządowe, archiwa, grupy nieformalne po prostu znikały z mapy Polski z racji tego, że nie było kierunkowego funduszu, który w jakikolwiek sposób zabezpieczałby jego funkcjonowanie. W związku z tym ten model, który oczywiście dzisiaj jakby prezentujemy, jest modelem tak naprawdę pierwszym krokiem ku stworzeniu całościowego modelu, bo no, żyjemy w takich czasach, że jak zawsze pojawiają się pieniądze, to zawsze jak już są pieniądze, to później można dalej się zastanawiać, jak to powinno dalej funkcjonować. Ale ta zasada partnerstwa i suwerenności to jest bardzo ważne z tego punktu widzenia, że archiwistyka państwowa powinna wspierać tę emanację społeczeństwa obywatelskiego, jaką są archiwa społeczne, jak najdłużej powinno być to możliwe, ale też archiwistyka państwowa powinna być gotowa do tego, że w sytuacji awaryjnych, w sytuacji likwidacji, upadłości archiwum społecznego, archiwistyka państwowa powinna mieć informacje o tym, jakie zasoby archiwalne te archiwa społeczne gromadzą, po to, żeby w sytuacji nagłej konieczności mogła je odpowiednio zabezpieczyć i przekazać na przykład do któregoś z oddziałów archiwum państwowego. Archiwa społeczne muszą mieć narzędzia do tego, żeby w porozumieniu i w aktywnym udziałem społeczności lokalnej opracowywać, gromadzić, zabezpieczać, digitalizować, ale przede wszystkim udostępniać w jak najszerszym zakresie te materiały, które uda się zgromadzić. Czyli znowu, panie dyrektorze, trzy krótkie albo zdania, albo słowa. Model archiwa społeczne państwo. No, ja bym powtórzył to, co już powiedziałem. Suwerenność,
partnerstwo i podmiotowość. Świetnie, dziękuję. To chciałam, żeby wybrzmiały te słowa. Proszę Państwa, mówimy cały czas o archiwistce społecznej, archiwach społecznych, traktując to jako oczywiste, że wszyscy wiemy, co to znaczy. I wiemy, kto jest podmiotem tych działań, tej współpracy archiwa państwowe, państwo i właśnie my, archiwa społeczne. Ale to nie jest takie proste, jak zapytać, nawet jak ja nie wiem, ostatnio miałam okazję udzielać wywiadów radiowych i innych na takie pytania, co to są archiwa społeczne, bo jak wiecie, Państwo nie wszyscy wiedzą. I właściwie okazuje się, że jest strasznie trudno powiedzieć tak pokrótce, zdefiniować, co to jest archiwum społeczne. My sami od czasu właściwie działania tego projektu, o którym w tej chwili mówimy, żeśmy w jakimś sensie kilkakrotnie zmienili definicję archiwum społecznego. W tej broszurce również od strony niemal początkowych, bo od strony 5 do 7, znajdziecie Państwo krótki zapis tych naszych zmagań z definicją archiwum społecznego. Wychodziliśmy od bardzo takiej przez nas jakoś tam formułowanej, precyzyjnej, stworzonej, która obejmowała instytucje, znaczy organizacje pozarządowe prowadzące działalność dokumentalną, jak i organizacje, jednostki samorządowe. Chodziło tu szczególnie o biblioteki, ze względu na to, że stworzyliśmy duży system bibliotek, archiwów cyfrowych przy bibliotekach gminnych, co było takim dużym projektem i dużą akcją. W związku z tym dla nas naturalnym stało się, że traktowaliśmy te podmioty jako właśnie archiwa społeczne. I tak ujęliśmy tę definicję, obejmując i organizacje pozarządowe, i jednostki samorządowe. Potem w toku współpracy z panem z naczelnym dyrektorem archiwów państwowych, z panem profesorem, no niestety stało się jasne, że z punktu widzenia tych zmian prawnych, o których mówił pan dyrektor, zmian w ustawie i potem możliwości udzielania grantów na działalność, nie można obejmować jednostek samorządu terytorialnego z racji tego, że ich zbiory są państwowe. A poza tym nie można w ten sposób finansować ich tą drogą. Czyli w pewnym sensie zostaliśmy troszeczkę jakby zmuszeni przez sytuację tą prawną do zawężenia definicji archiwum społecznego tylko do organizacji pozarządowych prowadzących działalność dokumentacyjną. I tak właśnie taki zapis znajduje się w tej zmianie, o której mówił pan dyrektor przed chwilą. I tak by już zostało może, byśmy się z tym pogodzili, ale jak Państwo może wiecie, a może nie wiecie, to teraz powiem, wszystkie nasze działania odbywają się cały czas w konsultacji z szerokim ruchem archiwów społecznych. Uruchomiliśmy narzędzia tej konsultacji na naszym portalu archiwa.org, który traktujemy jako taki portal branżowy, takie miejsce naszych działań. Uruchomiliśmy takie forum dla grupy konsultacyjnej, do której się zgłosili Państwo na ochotnika, żeby pracować z nami nad przygotowaniem tego kongresu i nad różnymi ważnymi dokumentami i sprawami. I nie ukrywamy, że wręcz niemal do ostatniej chwili przed kongresem, jak się ten drukował, miał się drukować ten folder, to nagle nam się zaburzyła praca i wstrzymała, bo się okazało, że jednak pojawiły się głosy protestu, można powiedzieć protestu społecznego, bo od naszych konsultantów, ale nie tylko, że właśnie ta definicja, tak wąska definicja, wyklucza olbrzymią grupę archiwów społecznych, podmiotów, które tak siebie postrzegają, może już teraz dzięki naszemu działaniu i takiemu samodefiniowaniu się środowisku, jakby zwiększaniu się samoświadomości środowiska, że właściwie jeżeli zgodzimy się na tak wąską definicję, to w pewnym sensie zabijemy część tego ruchu albo odetniemy część tego ruchu, wrzucimy na margines i że tak nie może być, że musimy to przemyśleć jeszcze raz i nad tym się zastanowić. I tu w tym folderze macie Państwo cieplutką, świeżą, nową definicję przez nas sformułowaną. Ona nie jest pewno ostateczna, ona nie jest doskonała, ona jest na pewno obarczona wieloma jeszcze błędami, ale jest to, jak mówię, na gorąco. I pomyśleliśmy, że właśnie ten kongres jest też dobrym momentem,
żeby sobie takie pytanie o tę drogę, która również jest drogą do zdefiniowania archiwów społecznych, musimy tutaj pytać. I chcielibyśmy prosić właśnie eksperta w dziedzinie archiwistyki, ale jednocześnie tu muszę się jakby tutaj ujawnić, to może tajemnicę, panie doktorze, że pan na swojej stronie informuje, że pan się zajmuje archiwistyką społeczną też, czyli czymś, co praktycznie nie istnieje formalnie jeszcze w świecie chyba jakby nauki. Jak z punktu widzenia nauki i pana jako eksperta, który zgodził się służyć w pewnym sensie temu ruchowi pomocą, wygląda ta sprawa definiowania i co by pan nam rekomendował na przyszłość? Bardzo dziękuję za ciepłe słowa i za to sformułowanie ekspert, które jest chyba trochę jednak na wyrost. Ale przechodząc do rzeczy, byłem jedną z tych osób, które zgłosiły swoje, no nazwijmy to zastrzeżenia, czy pewne obawy związane z tą zawężoną jednak definicją archiwum społecznego. Zawężoną z powodu takiego, że ona rzeczywiście ułatwiałaby zapewne postępowanie czy ubieganie się o konkursy dotacyjne. Natomiast zgłosiłem rzeczywiście taką wątpliwość, że takie ujęcie archiwów społecznych no wręcz doprowadziłoby do tego, że osoby, które już wybierały się na ten kongres, mogłoby się okazać w ostatniej chwili, że nie są niestety adresatami tej wspaniałej imprezy. I rzeczywiście stało się bardzo dobrze, że przyszła ta refleksja, którą wydaje mi się, że jeszcze chyba nie zamkniemy na dniu dzisiejszym, że ten sposób definiowania archiwum społecznego jednak uległ pewnej ewolucji. Czym są archiwa społeczne? Państwo, którzy uczestniczycie w tym znakomitym ruchu, dobrze wiecie i zdajecie sobie sprawę z tego, no, co robicie i jak to można zdefiniować. No, patrząc na to z punktu widzenia teoretycznego, no, należałoby kilka rzeczy tutaj ustalić. Rzecz jasna, archiwa społeczne nie są instytucjami publicznymi czy inicjatywami publicznymi, które by się sytuowały w obrębie państwowego zasobu archiwalnego. Jest to oczywistość. Drugą też chyba oczywistością jest to, że archiwa społeczne jest to takie określenie, które jakby nie wypełnia sobą całej treści niepaństwowego zasobu archiwalnego. Tutaj może nie będę tego rozwijał, ale też wydaje mi się, że to, co pan profesor Stępniak wcześniej mówił o partiach, o związkach zawodowych, tutaj można by jeszcze dodać organizacje wyznaniowe i tak dalej, to są zupełnie inne podmioty, które oczywiście też prowadzą bardzo cenną działalność archiwalną. Więc czym są te archiwa społeczne? Można powiedzieć, że jest tutaj zespół elementów, które przy nich można by postawić jako takich konstytuujących je. Przede wszystkim wskazałbym na tą oddolność inicjatywy. Archiwa społeczne to są pewne inicjatywy w wydaniu czy to bardziej czy mniej sformalizowanych grup, które za tymi inicjatywami stoją. Od fundacji, stowarzyszeń, przez grupy nieformalne, kończąc na pojedynczych osobach z pasją, pewną pasją. Więc to jest ta oddolność. To jest coś, co nazwałbym dokumentowaniem, czy działalnością dokumentacyjną, czyli obróceniem tej swojej aktywności i zainteresowań także na cudze, w sensie niewłasne, nie własnej rodziny, nie własnej organizacji dokumenty, ale również na te, które kto wytwarza, czy to przedstawiciele lokalnej społeczności, czy lokalnego jakiegoś środowiska, czy też są z jakiegoś innego względu te dokumenty obiektem szczególnego zainteresowania i zaciekawienia podmiotu takiej inicjatywy, czyli tego archiwotwórcy archiwum społecznego. Oczywiście kolejna rzecz, nie wiązanie tej działalności dokumentacyjnej czy dokumentacyjno-archiwalnej z kwestią dochodowości, czyli nie robienia z tego po prostu dla siebie zwyczajnie środków do egzystencji. Otwartość na użytkowników, daleko idąca, przekraczająca takie przysłowiowe otwarte drzwi, wiążąca się z różnymi inicjatywami, imprezami i budowaniem wręcz lokalnej pamięci.
A także aktywne pozyskiwanie zbiorów. Co to znaczy aktywne pozyskiwanie zbiorów? To Państwo na pewno sami doskonale wiecie, ile to różnego rodzaju energii, czasu, także innych nakładów wymaga, żeby dotrzeć do pewnych określonych dokumentów czy informacji. I wydaje mi się, że żeby mówić o archiwach społecznych, to te wszystkie elementy, o których powiedziałem, powinny być spełnione kumulatywnie. To znaczy, jeżeli wytnie się z nich jeden czy drugi, to nadal można by oczywiście mówić o funkcjonowaniu jakiegoś archiwum, które jest równie cenną jednostką, ale to już byłoby inne archiwum niż archiwum społeczne. Pada tutaj też określenie, czym jest archiwistyka społeczna. Też się nad tym zastanawiałem. Jest takie hasło w Wikipedii, ale pozwolicie, że wyjdę może poza ten element. Samiśmy stworzyli. I chwała właśnie ośrodkowi Karta. Chcieliśmy, żeby zaistniała w świecie. A gdzie ma zaistnieć, jak nie w Wikipedii? Na swój może na razie taki użytek zastanawiałem się, jak ulokować to, czym jest archiwistyka społeczna, więc myślę, że można mówić o niej jako o pewnym całokształcie działań praktycznych, ale też pewnych koncepcji, czyli czegoś, co już się ociera o teorię, które wiążą się z funkcjonowaniem archiwów społecznych. I szukając jakichś odniesień gdzieś w literaturze, chociaż rzeczywiście literatura nie nadąża aż tak bardzo za dynamiką tego ruchu, ale będzie musiała, znalazłem taką koncepcję traktowania archiwistyki jako pewnej dziedziny działalności ludzkiej, której przedmiotem jest dokumentacja archiwalna, a celem jej gromadzenie, opracowywanie, upowszechnianie, przechowywanie. I myślę, że w ten sposób można by traktować archiwistykę społeczną jako pewien element tej dziedziny działalności ludzkiej, bardzo specyficzny z tymi wszystkimi właśnie specyficznymi tego elementami. I zastanawiając się jeszcze nad archiwistyką społeczną, myślę, że jest to przede wszystkim coś, co sytuuje się w sferze teorii, w sferze też praktyki, ale tak osobiście uważam, chyba najmniej w sferze prawnej. Dlatego pozwolę sobie wyrazić takie zdanie, być może ono nie będzie ortodoksyjne, że akurat narzędzia prawne czy akty prawne nie są najlepszym miejscem na to, aby tutaj pewne rzeczy definiować, określać. Co nie znaczy, że narzędzia prawne nie są czymś, co należy brać bardzo mocno pod uwagę, aby ten ruch archiwistyki społecznej rozwijać i napędzać. Cóż mógłbym jeszcze dodać w tym samym określeniu? Myślę, że ta refleksja będzie postępowała nad własną działalnością, obudowywała się kolejnymi spostrzeżeniami, kolejnymi doświadczeniami, więc sugerowałbym robić dalej swoje po prostu, rozwijając twórczo te kierunki działania, które już się pojawiły i oczywiście rozwijając kolejne, które przyszłość tutaj przyniesie. Dziękuję bardzo. Skoro mamy już określone podmioty, czy też elementy, które mają się składać na model, czyli już wiemy, co jest po stronie państwa i wiemy, co jest po stronie archiwistyki społecznej, to w takim razie już mówiliśmy, co jest potrzebne do budowania tego modelu. Padła już sprawa, że zmiany w systemie prawnym i o tym już trochę powiedzieliśmy. No i mowa była o specjalnych funduszach, o specjalnych pieniądzach, które są właściwie warunkiem sine qua non, żeby ten ruch miał szansę istnieć. Mowa była już też o konkursie, który pan dyrektor, naczelny dyrektor archiwów państwowych będzie mógł ogłaszać po to, żeby wesprzeć finansowanie działalności archiwów społecznych. Jak taki konkurs z punktu widzenia, nie wiem, interesu archiwów społecznych mógłby czy powinien wyglądać? Panie dyrektorze, gdyby pan zechciał. My w grupie konsultantów archiwistów społecznych, grupie 16 osób, zastanawialiśmy się, jak taki otwarty konkurs ofert, według jakich zasad powinien zostać skonstruowany. Oczywiście powinniśmy zacząć od tego, że powinien mieć nieograniczone środki finansowe. To jest podstawowy warunek takiego konkursu. Chcielibyśmy, żeby tak naprawdę konkurs odpowiadał na bardzo ważną potrzebę, która kierowana była ze strony archiwów społecznych, to znaczy dotychczasowe zasady finansowania działalności dokumentacyjnej były bardzo, miały bardzo dużą barierę wejścia, ponieważ minimalna kwota dofinansowania dla
organizacji pozarządowych, które zajmowały się taką działalnością, wynosiła 20 tysięcy złotych, co w przypadku małych archiwów społecznych było kwotą nie do przekroczenia, ponieważ niejednokrotnie organizacje te nie posiadają tak dużej ilości materiałów archiwalnych, żeby mogły skonsumować tę kwotę 20 tysięcy złotych. Bardzo by nam zależało, żeby minimalna kwota dofinansowania w tym konkursie ofert, który mamy nadzieję ruszy w przyszłym roku, to 5 tysięcy złotych, tak żeby także mniejsze podmioty mogły brać w nim udział. Bardzo ważne oczywiście w przypadku organizacji pozarządowych jest to i w przypadku archiwów społecznych to bardzo ważny warunek, że organizacje te nie posiadają własnych środków finansowych. No, na ogół są to organizacje biedne. W związku z tym bardzo by nam zależało, żeby jak najbardziej zmniejszyć poziom wkładu własnego, czyli żeby to był poziom przynajmniej 5%. A jeżeli już mówimy o wkładzie własnym, to żeby była tutaj możliwość rozliczania wkładu rzeczowego, ale również wkładu osobowego, tak żebyśmy mogli we wkładzie finansowym, we wkładzie osobowym wykazywać pracę wolontariuszy, którzy tak naprawdę stanowią oś większości działań archiwów społecznych. Bardzo nam zależy na tym, żeby te środki przede wszystkim mogły być przeznaczane na opracowywanie, na digitalizację, udostępnianie, upowszechnianie w różnych, na różnych etapach wszystkich zasobów archiwalnych różnego rodzaju, czyli fotografii, materiałów dźwiękowych, dokumentów, żeby można było w ramach tych środków finansowych tworzyć strony internetowe, w ramach których można tymi zebranymi, zabezpieczonymi dokumentami dzielić się ze społecznością lokalną, no i z osobami, które są tym zainteresowane. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, że środki te powinny być też przeznaczone na takie podstawowe zabezpieczenie tych wszystkich archiwaliów, które już są w posiadaniu archiwów społecznych. To jest to, żeby stworzyć właściwe warunki do ich przechowywania, udostępnienia, tak żeby jeżeli coś już opracujemy i udostępniamy, żeby zachować podstawową tkankę, żeby te materiały po prostu nie ulegały degradacji. Panie dyrektorze, a co pan na to? Na nasze oczekiwania? Słuchałem z największym zainteresowaniem i przez moment zacząłem się nawet zastanawiać, czy pan dyrektor Jóźwik nie był członkiem zespołu, który opracowywał założenia regulaminu i założenia ideowe naszej działalności w tym zakresie. Tak, panie dyrektorze, spoglądamy na tę sprawę w ten sam sposób. Okaże się człowiekiem bardzo hojnym. Świetnie, bardzo liczymy na to. Widzenia, bo... Brawo, proszę państwa, brawo. Trzymamy pana dyrektora za słowo. Z jednej strony możemy tę najniższą sumę obniżyć do 3000 nawet złotych, jeżeli w grę będzie chodziło nabycie elementarnych materiałów biurowych, obwolut, pudeł. Proszę uprzejmie, pan dyrektor mówił o tym wyjściowym progu finansowania. Wypada mi powiedzieć o tym pułapie najwyższym. Będą dwa przedziały do 150 tysięcy i do 300 tysięcy złotych. Dodam do tego także, iż w jakimś zakresie, pamiętajmy, działamy w oparciu o zasady ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Innych ram prawnych w naszym kraju nie ma, ale one są na tyle elastyczne i obejmują taką gamę problemów, że będą bardzo użyteczne. W tych warunkach, proszę państwa, w jakim zakresie sfinansować będziemy mogli funkcjonowanie archiwum od strony materialnej? Mam tutaj na myśli sprzęt. Możliwe będzie nabywanie sprzętu komputerowego i możliwe będzie nabywanie także regałów, kart, pudeł, szaf. To, co łączy się bardzo ściśle także z pojęciem zabezpieczenia. Chciałbym w dwóch zdaniach nawiązać do poprzedniego wystąpienia dyrektora Jóźwika. Oczywiście, panie dyrektorze, absolutna suwerenność. Nie po to czynimy, aby zabijać ideę
społeczeństwa obywatelskiego i swobodnej działalności podmiotów społecznych, form i zakresu organizowania się obywateli. Nie będziemy narzucać żadnych kierunków działań organizacji społecznych, toż one mają być odzwierciedleniem życia, które się toczy i tych trendów i zjawisk, problemów, które z czasem będą mogły być dzięki tej pasji przedmiotem zaawansowanych badań. Słowem suwerenność, podmiotowość, oczywiście tak. Jakie oczekiwania ze strony państwa w związku z wydatkowanymi środkami, ale nie o te środki chodzi, w związku z całą tą ideą. Te oczekiwania są proste. Chodzi tylko i wyłącznie o możliwość udostępniania dla potrzeb ogólnych, bo działamy w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego, więc to, co państwo czynicie, przecież nie dla samych siebie i wąskiego grona kolegów. To jest rzecz oczywista. Tutaj życzyć mogę tylko i czynię to, a są to życzenia płynące z głębi duszy i serca, aby rozwijał się ruch społeczny archiwistyki, aby narastały zbiory archiwalne. Jesteśmy krajem, który gdyby nie tragiczne wydarzenia dziejowe, mógł szczycić się bardzo poważnymi ilościami nagromadzonych materiałów archiwalnych. Mówiłem, to było cechą społeczeństwa staropolskiego. Dokumentowanie, gromadzenie dowodów praw i pamiątek przeszłości. Notabene, to było działanie dostrzegane i honorowane przez państwo. Przypomnijmy jedno nazwisko. Stefan Hankiewicz. Nobilitacja za zasługi dla państwa położone głównie przy inwentaryzacji metryki koronnej. Te czasy w Polsce, mówię to z ogromną radością, wracają. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Myślę, że wszyscyśmy skrzętnie wychwycili te wszystkie pojedyncze słowa, obietnice publicznie złożone w takim miejscu, tak, że będziemy nie to, że ale będziemy z zainteresowaniem śledzili, jak się sytuacja będzie rozwijała konkursu. Z tym, że konkurs, rozumiem, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych nie jest jedynym, który właściwie może być takim źródłem finansowania pracy archiwów społecznych. Wiadomo, że różnego typu projekty są uruchamiane przez Ministerstwo Kultury również, ale jak w takim razie możemy myśleć o właśnie przyszłości naszej, którą pan dyrektor tak tutaj już trochę różowo zarysował, tu się cieszymy, jeśli w najbliższym, że tak powiem, rozdaniu grantowym, listopadowym, to już wiemy, w Ministerstwie Kultury nie ma żadnego projektu na digitalizację zbiorów. Czy pani dyrektor jako przedstawiciel Departamentu Mecenatu Państwa, który jakby ma trochę w tytule nawet w definicji wspieranie takich działań, czy mogłaby nam pani powiedzieć, jak to będzie wyglądało, jak będziemy mogli żyć my tutaj, jeśli nie ma takich pomysłów na takie projekty, na takie konkursy? Przepraszam bardzo, pani Anna Duńczyk-Szulc, Ministerstwo Kultury, Departament Mecenatu Państwa. To pytanie pani jest już takie bardzo szczegółowe. Ja chciałam na chwilę tylko cofnąć się jakby krok wstecz. To znaczy to, co powiedział pan dyrektor. To nie do końca jest tak, że najpierw są pieniądze, a potem się zastanawiamy, jak je wydać. Myślę, że jednak w naszym przypadku, co też nasza współpraca i z ośrodkiem Karta i z innymi podmiotami wskazuje, że najpierw zastanawiamy się, jak te pieniądze wydać, a potem je rezerwujemy. Czasem jest tak, że one są zarezerwowane, ale wymaga to pewnego namysłu też środowiskowego. I taka jest sytuacja z digitalizacją, ponieważ ona zawsze była programem takim bardzo narzędziowym, wyjątkowym w stosunku do innych, bo
bo no, może jeszcze jest program Infrastruktura Kultury, który nie wskazuje jakichś takich celów, prawda, artystycznych czy głęboko merytorycznych, a jest takim programem bardzo wspierającym i digitalizacja też takim programem była. I dla instytucji państwowych, i dla pozostałych, zarówno samorządowych, jak i organizacji pozarządowych. No i rozwój tego programu szedł zawsze w kierunku objęcia możliwie najszerszej grupy podmiotów, też tych społecznych. To nam pokazały przygody z programem Archiwistyka Społeczna, kiedy wiadomo już było, że ten program cały czas digitalizacyjny musi być właśnie takim komponentem, który się dopasowuje do innych programów, powiedzmy takich dziedzinowych. I tak też jest tu w tej sytuacji. Znaczy program dotyczący archiwistyki społecznej, jego gospodarzem jest naczelny dyrektor i on określa pewne cele, powiedzmy takie strategiczne, czy no może nie określa, tylko je jakby z państwem współtworzy. Natomiast my dajemy narzędzia do realizacji części tych celów, wiążąc je mocniej z polityką państwa kulturalną. I tak też będzie w tym przypadku, ale dotyczy to jakby szerokiego spektrum podmiotów, więc ten program, który wcześniej był, zostanie podzielony na pewno będzie bardziej sprecyzowany, to znaczy projekty mocniej powiązane z archiwistyką będą wydzielone. Będzie to szczęśliwie po zmianie ustawy i też naszych już długich, bo pracujemy nad tym programem co najmniej od paru miesięcy, szczęśliwie się stało ze zmianą ustawy i naczelny dyrektor może być również gospodarzem innego typu programów grantowych. I te sytuacje chcemy wykorzystać, bardzo dobrze się stało. Możemy też przekazać w rękę naczelnego dyrektora koordynację digitalizacji w archiwach państwowych i tak też będzie się to dalej działo. Na pewno będą nadal prowadzone projekty, które leżą bardziej w dziedzinach związanych z bibliotekami czy z muzeami, czy w ogóle z archiwami audiowizualnymi, ale odejdziemy też już od tej systematyki materiałów muzealnych, bibliotecznych, bo ona dla państwa i tak naprawdę dla nas nie do końca jest istotna. Ona była ważna przy takim podziale beneficjentów, przy tym rozróżnianiu ich na pewne typy instytucji, ale ona później w takiej pracy nie była zbyt skuteczna. Więc od tego też chcieliśmy odejść i będzie na pewno program, który skupia się na dwóch zupełnie jakby innych filarach. Po pierwsze udostępnianiu, ale takim, żeby były to żywe archiwa w każdym przypadku. I to będzie jakby celem tego udostępniania, żeby te archiwa mogły się łączyć, żeby mogły pokazywać te treści w nowych odsłonach czy w nowych kontekstach. Żeby mogły też powstawać, no oczywiście nie może w takim dużym zakresie, ale pewne projekty o charakterze artystycznym z wykorzystaniem tych archiwów. A drugim elementem, bardzo ważnym i jakby wiążącym w tym programie, będzie współpraca pomiędzy jednostkami. To znaczy nie będzie można tych wniosków złożyć samodzielnie. To już teraz wiemy, że będą one musiały być wnioskami wspólnymi. A to organizacji pozarządowych, a to samorządowych instytucji kultury w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, nie pomiędzy nimi, żeby też nie było takich sytuacji, że samorządowe instytucje łączą się tylko ze sobą i to udostępnianie i to angażowanie właśnie społeczeństwa obywatelskiego nie miało miejsca. Więc to są na razie najważniejsze zmiany, takie no powiedzmy bardzo, bardzo ważne. One też wynikają z tego, że zostało zbudowane całkiem sporo infrastruktury do digitalizacji i też nie ma sensu, żeby mniejsze organizacje odtwarzały te struktury, tylko uwarunkować wsparcie dla samorządowych instytucji właśnie tym i państwowych, że one tą infrastrukturą się dzielą, że państwo nie muszą stać w kolejce i pytać i prosić, tylko instytucja sama ma w tym też interes, bo nie może otrzymać kolejnych środków, jeśli nie ma takich partnerów. Więc chcieliśmy na pewno taką istotną zmianę w programie wprowadzić. No i oczywiście to też jest związane z dwoma dodatkowymi rzeczami, którymi tutaj w przypadku programu Archiwistyka Społeczna i państwo oczywiście udostępnianie czy przechowywanie, tutaj na pewno
Najważniejszym będzie przekazywanie zdigitalizowanych kopii do centrów kompetencji i tą strukturę utrzymamy. To znaczy będzie to Narodowe Archiwum Cyfrowe nadal i pozostałe ośrodki, które do tej pory były, tak jak Biblioteka Narodowa na przykład. Dlatego właśnie, że te środki, które są wydawane z programów ministra, nie są z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ale wynikają z ustawy o organizowaniu, prowadzeniu działalności kulturalnej, a także z Funduszu Promocji Kultury. I to jest tak, że my staramy się, aby te dotacje państwowe były w przypadku takich projektów, gdzie jest pewna substancja wytworzona, żeby zapewnić im chociaż minimum trwałości. No i to przekazywanie zdigitalizowanych kopii do instytucji państwowych nie po to, żeby je udostępniały, tylko po to, żeby je chroniły, żeby je dla państwa przechowywały, jest dla nas ważne. I druga kwestia też zbieżna jest taka, żeby odbywało się to zgodnie z pewnymi standardami, minimalnymi standardami, żeby ten cały zbiór tworzył na jakimś minimum pewną całość, żeby były pewne wspólne elementy, do tego, żeby też w jakiejś perspektywie, pewnie dziś dosyć odległej, powstawały większe platformy, na których można przynajmniej pozyskać informacje, do kogo można się o te materiały zwracać, czy to są państwowe, czy niepaństwowe. W skrócie tyle. Dziękuję bardzo, też brzmi bardzo obiecująco i rozumiem, że te konkursy startują. Kiedy? Startują w 2016 roku. Staramy się, żeby może udało się je nieco przyspieszyć, ale no to też będzie związane z jutrzejszymi wyborami. To znaczy na pewno mamy ciszę wyborczą. Formalnym. Nie, rozumiem, oczywiście. Chodzi o to, że urząd jest związany z ministrem i bardzo chcielibyśmy, żeby pani minister mogła te decyzje wszystkie też podopinać. Więc mówię to w takim kontekście, że też mamy pewne interwały, prawda, działań i szczęśliwie się stało, że właśnie większość decyzji też pani minister już podjęła i mamy. Aha, czyli już będzie już uruchomione w pewnym sensie pewne działania. Znaczy, będą. Mamy, tak, mamy. Nie zablokują się alokacje przez zmianę rządu i tak dalej. Nie. Natomiast właśnie mówię, no te dokumenty wykonawcze, w tym sensie jutrzejsze wybory są być może jakąś przeszkodą w naszej pracy, że one pewnie wprowadzą jakiś okres przejściowy. Być może nie wiem, no to jest jakby zupełnie inna kwestia. Na pewno praca nad konkretnymi regulaminami wymaga od nas współpracy z różnymi podmiotami. To nie jest tylko tak, że my siedzimy i je sami wymyślamy, więc to też trochę dłużej trwa. Dziękuję bardzo. Mieliśmy jeszcze jeden bardzo ważny temat, ale boję się, że trochę nas czas goni, że jednak nie zdołałam utrzymać takiej dyscypliny czasowej. W związku z tym pominę pewien temat, który jak mówię, tylko może go nazwę. Chcieliśmy jeszcze rozmawiać o tym, co by znaczyło przywrócenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego dla archiwów państwowych, ale może zostawmy, panie dyrektorze, ten temat, bo jak mówię, to jest tak olbrzymi, że niestety zburzy nam się porządek tego działania, a myślę, że wypowiedzi państwa wzbudziły w audytorium jakieś pytania, wątpliwości i chciałabym, żeby nasi uczestnicy, goście mieli prawo również wypowiedzi. W związku z tym pozwolicie państwo, że jakby oddamy teraz głos sali. Teraz państwo macie głos, pytania, wątpliwości. Proszę kierować je do naszych panelistów, ale może lepiej zróbmy tak, żeby dla jakiegoś takiego troszkę porządku, zbierzmy najpierw kilka głosów, a później państwo je odpowiecie, bo być może też będzie zmiana decyzji, kto odpowiada na to pytanie, jeżeli nie do końca będzie jasne. Tutaj rozumiem, że mamy już mikrofony z boku. Bardzo proszę, państwo macie głos. Czy są jakieś pytania z sali, jakieś wątpliwości? Coś jest niejasne. Czy tam widzę? Proszę bardzo, na samej górze. Dziękuję, przepraszam.
A jeśli można się prosić o przedstawianie tak, państwa. Tak. Katarzyna Mińczykowska, Targowska, Fundacja Generała Elżbiety Zawadzkiej, Toruń. Ja mam pytanie do pani z Ministerstwa Kultury. O jakiego typu konkretnie instytucje samorządowe chodzi, jeżeli chodzi o składanie wniosków? Czy o gminy na przykład, czy o na przykład Muzeum Okręgowe, czy Archiwum Państwowe? Czy chodzi o instytucje finansowane przez samorząd, czy same samorządy? Chodzi o instytucje kultury. Chodzi o instytucje, czyli jeżeli będziemy chcieli złożyć taki wniosek, to wspólnie z instytucją kultury. Tak. Albo z inną, jeżeli będzie to organizacja pozarządowa, to może być też z inną organizacją pozarządową. Przy czym, jak mówię, wtedy materiał musi być przekazany do jednego z centrów kompetencji do przechowywania. Rozumiem. A jeżeli na przykład, tak jak w naszym przypadku, materiał w tej chwili już jest digitalizowany i jest przekazywany do instytucji państwowej, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a chcielibyśmy kontynuować działanie, dalej utrzymując współpracę z uniwersytetem, który nie jest instytucją samorządową, czy to wyklucza złożenie wniosku wówczas? Tego jeszcze nie wiem, znaczy na pewno przez państwa myślę, że nie będzie wykluczało, natomiast tym razem zrezygnujemy z możliwości ubiegania się o środki przez uczelnie państwowe. Będą pozostawione kościelne osoby prawne, czyli kościoły i związki wyznaniowe, natomiast zrezygnujemy z dofinansowania uczelni publicznych, ponieważ przekracza to po prostu możliwości budżetowe na projekty kulturalne. Są to olbrzymie zbiory, poza tym też są dofinansowywane z budżetu państwa, z innej jego części. I poważnie mogą ograniczać środki na działania kulturalne, więc tym razem zrezygnujemy z uczelni jako beneficjentów środków, natomiast myślę, że mogą pozostać partnerami w takich projektach i będą wyczerpywały wtedy te role partnera obowiązkowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są następne głosy? O, tam bardzo proszę. Dzień dobry, Patrycja Jastrzębska, Stowarzyszenie Masław Tu Błotu Stało. Proszę państwa, zabrakło mi takiej jednej kwestii, jak państwo mówiliście właśnie o tych grantach, które nam, archiwom społecznym, są bardzo potrzebne. Otóż są granty na digitalizację, natomiast nie funkcjonują u nas granty uwzględniające jednych z podstawowych elementów funkcjonowania archiwów społecznych. Mianowicie mam na myśli ten pierwszy element, czyli zbieranie tych archiwów. Żeby tworzyć archiwa, my również zbieramy te archiwa. I to jest, my mamy taką inicjatywę Tu Było, Tu Stało. To jest dosyć spora inicjatywa, 100 tysięcy osób na Facebooku gromadzimy, więc naprawdę duże zainteresowanie. Gromadzimy też te archiwa, aczkolwiek próbowaliśmy właśnie startować w, jak pewnie też inne organizacje, bo też mam takie głosy od innych organizacji, w konkursach, natomiast nie było to możliwe, ponieważ granty uwzględniają tylko digitalizację. Czy jest tutaj przestrzeń na właśnie uwzględnienie tego etapu zbierania także zbiorów, które, tak jak mówię, są bardzo ważnym elementem funkcjonowania archiwów społecznych. Bardzo przepraszam, czy ta działalność, którą my nazywamy gromadzeniem zasobu, dotyczy także zakupów, obiektów? Nie, dotyczy, my pozyskujemy społecznie, czyli tak. Czasami tak, też zakupujemy, ale to jeżeli chodzi już o konkretny, powiedzmy, projekt. Natomiast jako archiwum, które tworzymy, organizujemy, to zazwyczaj po prostu są to zbiory od osób prywatnych. Proszę pani, takie możliwości będą istniały w ramach naszego działania. Rozumiem, że w momencie, w którym gromadzone przez państwa materiały, dokumenty, znajdą się w pomieszczeniu będącym terenem waszej działalności, to rozpoczyna się proces opracowania opisu tych materiałów, ich zabezpieczania i tego rodzaju działania przewidujemy
w naszym systemie grantowym. Czyli na to środki finansowe się znajdą. Będą nawet możliwości opłacenia pracy ludzi, którzy będą rozpoznawać te dokumenty i je opisywać. Czyli przewidujecie Państwo taką kompleksowość, rozumiem tak, tutaj. Tak, kompleksowość. Na etapie również pozyskiwania, tak? Tak. Bardzo dziękuję. Jest to bardzo pozytywny głos. Proszę bardzo, nie, tutaj chyba pierwszy głos Pani, tak? Tutaj, a później Pan. Dzień dobry, Anira Wojan, Fundacja Kosakowskiego. Ja cieszę się, bo mam pytanie uzupełniające. Sytuacja Fundacji Kosakowskiego jest o tyle specyficzna, że ogromne zbiory, powiedzmy sobie szczyt, kulminacja zbioru to jest XIX wiek. W wyniku wojen światowych i znanych nam historycznych wydarzeń została rozproszona pomiędzy właściwie cztery kraje, czyli Polskę, Litwę, Białoruś i Rosję. I prowadząc archiwizację cyfrową, czyli docierając do miejsc, a na ogół są to instytucje kultury tych krajów, prowadzimy kwerendę, której składnikiem jest również szereg czynności występujących przed momentem, kiedy pliki znajdą się na naszym terenie. Więc ta szeroko zakrojona kwerenda tutaj jest dla mnie powodem do zadania dwóch pytań. Po pierwsze o kwerendę, a mówię w przypadku Fundacji Kosakowskiego o setkach tysięcy obiektów w tych czterech krajach. A drugie pytanie, które już idzie troszeczkę dalej, czy ministerstwa albo archiwum przewidują składanie wniosków transgranicznych, lub też inaczej na to patrząc, jakby wyglądała sytuacja, gdyby nasza fundacja zwróciła się o grant na digitalizację obiektów, które w tej chwili są w posiadaniu na przykład Archiwum Państwowego w Wilnie. Jest program, znaczy najpierw powiem o digitalizacji. Tutaj jest jeden element i dla Państwa, i dla nas wiążący. To znaczy udostępnianie tych materiałów musi się odbywać za zgodą ich właścicieli praw autorskich, o ile żyją i o ile jest to możliwe. Jest tutaj też dosyć istotna zmiana w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która została 9 bodajże października podpisana przez prezydenta. Dotyczy ona dzieł osieroconych i jest to na pewno element, który również w Państwa pracy może się przydać. To znaczy spisana procedura pozyskiwania, no może nie prawa, ale możliwości do udostępniania zbioru, który jest częściowo osierocony. Z tego też względu programy ministerstwa dotyczące digitalizacji wymagają posiadania tej zgody i dysponowania nią przez podmiot, który składa wniosek. Dlatego trudne byłyby w tym momencie programy transgraniczne w tym sensie, że Państwo nie mogliby gwarantować za podmiot zagraniczny co do możliwości udostępniania i dysponowania tym zbiorem. Na pewno istnieje program dotyczący wspierania polskiej kultury za granicą, i program ten obejmuje dosyć szeroki wachlarz działań i myślę, że tam może być to realizowane. Na pewno też w programie digitalizacyjnym było zawsze miejsce na kwerendy, natomiast domyślam się, że zmierza Pani do tego, że ten etap pierwszy kwerend jest bardzo długotrwały, że on właściwie nie wyczerpuje się w ciągu pierwszego roku, który dostaje się powiedzmy na realizację tego zadania. No niestety specyfika programu jest taka, że jeżeli jest to digitalizacja, może być ta kwerenda, ale musi dojść do tej digitalizacji, więc rzeczywiście wtedy ten zbiór musi być w jakimś sensie robiony symultanicznie, znaczy są kwerendy co do części jego i jednocześnie jest robiona digitalizacja, a potem co do następnych części. My rozważamy, chociaż
szczerze mówiąc, to mogłoby być trudne, ale jest taka możliwość w programach ministra, że mogą być to programy wieloletnie. I o ile jest to może dla nas niezbyt trudne formalnie, o tyle trudne byłoby w tym momencie dla nas określenie tego, czy takie wnioski właśnie powinny być podzielone na etapy. Czyli wyobraźmy sobie wniosek 3-letni, w którym państwo przez 2 lata robią kwerendę i przez rok digitalizację. Nie wiem, muszę to sprawdzić, czy taka możliwość by była, ale na pewno programy ministra dają szansę projektów wieloletnich i być może warto z niej skorzystać. Na wszelki wypadek dodam, że byłoby rzeczą może dobrą, gdyby pani nawiązała także kontakt z Urzędem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jeżeli część państwa zbiorów znajduje się w Archiwum Państwowym w Wilnie, to nas z archiwami litewskimi łączy szereg porozumień, w tym prowadzona przez nas wymiana kiedyś mikrofilmów, dzisiaj skanów, różnie z tym się dzieje. Możemy także na podstawie zawartego porozumienia wzajemnie dla siebie te kwerendy prowadzić czy dostarczać sobie informacji. Proszę więc pamiętać o tym. Ta perspektywa nakreślona przez koleżankę dyrektor byłaby optymalną. Gdyby zawiodła, to są jeszcze archiwa. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, to zabrzmiało naprawdę. Myślę, że tutaj w ogóle radość i pana fan klub się zwiększy tam na górze. Dziękuję. Jeszcze bardzo proszę tutaj pani. Fundacja Grupa Nowolipiej Uskrzydleni. Ja mam pytanie do pani dyrektor. Chciałam dopytać troszeczkę o szczegóły tego planowanego przyszłorocznego konkursu. Chodzi mi konkretnie o to partnerstwo publiczno-społeczne. Czy przewidziane są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o tą stronę społeczną, czyli organizację pozarządową? Czy jest przewidziane jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi na przykład o wymóg, jeżeli chodzi o staż organizacji, czy też na przykład doświadczenie w realizacji projektów? Czy też może to być na przykład organizacja młoda tak zwana? To jest pierwsze pytanie, a drugie przy okazji, jaki jest przewidziany okres, czas realizacji takiego projektu? Nie ma przeszkód formalnych, żeby to była organizacja młoda, natomiast niestety, istety specyfiką tych programów jest to, że premiowane są organizacje doświadczone jako podmioty, które są w stanie łatwiej sobie poradzić z przedsięwzięciem i z jego zrealizowaniem, z finansowaniem, ponieważ w tym programie na pewno, tak jak w innych programach, będzie wymagany wkład własny, więc no też zapewnienie tego wkładu i odpowiednie rozliczenie, więc nie będzie ograniczeń, natomiast jest tak w programach, że rzeczywiście organizacje, które mają krótki staż, są w nieco trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi właśnie o te punkty związane z doświadczeniem czy z tą oceną organizacyjną. Ale tu nie będziemy stawiali na wejściu żadnych ograniczeń w sensie formalnym. A druga kwestia, pytała pani o długość. To o tym właśnie mówiłam, że program ministra daje nam szansę do stworzenia projektów 3-letnich, natomiast one jeszcze w digitalizacji nie były, jeśli chodzi o ten programy ministra, nie próbowaliśmy tego, ale testowaliśmy to na instytucjach państwowych i samorządowych w programie wieloletnim Kultura Plus i myślę, że to właśnie nas skłoniło też do rozważania tej perspektywy 3-letniej, żeby można było etapować pewne działania. I na pewno też no, nie wykluczymy z tej digitalizacji tego elementu ochrony, aczkolwiek on będzie na pewno mniejszy, ponieważ w innych programach właśnie w archiwistyce społecznej czy w innych będą te elementy mocniej podkreślone. Natomiast na pewno będzie tutaj też element pozyskiwania praw autorskich do zbioru. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze mamy zgłoszone tutaj 3 pytania. Nie, ale tutaj właśnie, bo pani powiedziała, że małe organizacje nie mają, że tak powiem, mocy finansowych, doświadczenia. To właśnie po to jest to partnerstwo z podmiotem publicznym, który ma zarówno finanse, jak i doświadczenie.
Myślę, że dobrze byłoby dać jednak szansę tym organizacjom, które zaczynają, bo w sytuacji, kiedy one same miały realizować projekt, było zagrożenie, że nie będą mogły zrealizować bez tego doświadczenia i pieniędzy. Natomiast kiedy wchodzą w partnerstwo, no to myślę, że to programy unijne przewidziały taką możliwość. Państwo, jak widzę, nie dostrzegło tej szansy, żeby jednak dać pole do działania także młodym organizacjom. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj mamy zgłoszone jeszcze 3 pytania. Proszę Państwa, jesteśmy absolutnie po czasie. Ja widzę, oczywiście dlatego pozwalam sobie na taką jakby rozluźnienie tutaj dyscypliny czasowej, bo widzę, że są to niezwykle ważne pytania i dla Państwa najwłaściwie najistotniejsze. Więc, ale jednak, żebyśmy zdołali jakoś zrealizować nasz program, pozwólmy, że te ostatnie 3 pytania, które są zgłoszone, czyli tutaj jest 2 panów i tam pan, i to będą już ostatnie. Bardzo mi przykro, już troszeczkę może, potem może się jeszcze uda w kuluarach choćby rozmawiać. No, musimy troszeczkę do przodu. Bardzo proszę, jeśli można prosić właśnie o jakieś takie skrótowe. Grzegorz Pazura, Bielskie Stowarzyszenie Historyczne. Mi chodzi o współpracę archiwów społecznych z archiwami państwowymi. Tutaj mówimy o tej płaszczyźnie finansowej. Mi chodzi o tej praktycznej współpracy, bo w tej chwili w archiwach rozróżnia się różnych pracownicy naukowi, dziennikarze mają inny dostęp, osoby fizyczne też mają inny dostęp. Czy na tej płaszczyźnie coś się zmieni? Bo ja myślę, że archiwa społeczne będą niejednokrotnie uzupełnieniem archiwów państwowych. Ja mam taki konkretny przykład, że część dokumentów jest u nas, a część dokumentów jest w archiwach państwowych. No niestety z tym dotarciem to jest różnie, a już o fotografowaniu to nie mówię. Czy na tej płaszczyźnie coś się zmieni, ta współpraca taka praktyczna? Dostęp do zbiorów archiwów państwowych jest otwarty, nieuwarunkowany żadnymi względami formalnymi, takimi jak wiek, obywatelstwo. Oczywiście są sytuacje, w których następuje wyłączenie udostępniania jakiegoś dokumentu. Ale wtedy dyrektor archiwów państwowego podejmuje decyzję administracyjną, która podlega zaskarżeniu. Dostęp jest z wolnej stopy, odmowa wymaga działania już w trybie kodeksu administracyjnego. Przepraszam, w jakiej miejscowości pan działa? Białarawska. Czy kontaktował się pan z najbliższym archiwum? Grodzisk Mazowiecki. Trochę problemu nie rozumiem. Tutaj ogólne zainteresowanie w przypadku podzielonego zasobu powinno być czymś bardzo oczywistym. Porozmawiajmy w przerwie, postaram się Bardzo dziękuję. Ruszyła. Proszę bardzo, pan. Andrzej Chmielewski, Dolina Raduni ze Straszyna. Mam takie pytanie krótkie, doszczegóławiające w temacie grantów. Czy tam są przewidywane dofinansowania do obsługi prawnej, porad eksperckich przy pozyskiwaniu? Bo w archiwach to może mieć znaczenie, bo jeśli to są ruchy oddolne, no nie zawsze mają tę wiedzę i ekspertów, tak? W pierwszej kolejności myślę, że będzie można korzystać z konsultacji archiwów państwowych. To byłoby bezkosztowe i w dodatku, kolego, miałby pan do czynienia z partnerem zahartowanym w bojach tego rodzaju. Przyznam się, że nie jestem do końca przekonany, czy ten element i tę ewentualność uwzględnialiśmy w naszych założeniach, ale odnotowuję pana pytanie. Dziękuję. I ostatnie pytanie. No niestety tutaj ostatnie pytanie już. Ach, tu wiele osób się zgłosiło, ale proszę Państwa, musimy zrealizować. Ja potem podam pomysł na pozostałe pytania, jeśli Państwo pozwolicie. Bardzo proszę Pan, ostatnie pytanie, kończymy tę rundę. Dzień dobry, Jarosław Cyręgar, Stowarzyszenie Transplantacji Serca. My robimy archiwum własne z 30 lat działalności i chodzi mi o udział czy możliwość dostępu do archiwów wojskowych, tak, bo jest to akcja, która przewozi narządy do transplantacji, tak, wojsko lotnicze, służby powietrzne po prostu przewożą to. Czy my mamy możliwość
zagwarantowaną prawnie jako relacja z lotu. Tam to wszystko jest zarejestrowane, są dokumenty, są filmy z tych akcji. Czy jest jakaś podstawa prawna do tego, żeby z tego skorzystać? Archiwa państwowe nie podlegają władztwu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Mamy w kraju taki relikt z czasów epoki poprzedniej, jakim było właśnie, co nawet uchodzi za cechę charakterystyczną ustrojów niedemokratycznych, wyłączanie od ogólnego zarządzania sferą dokumentacji i udostępniania materiałów archiwalnych. Niemniej, wspomniałem te niemiłe chwile w Dziejach Narodu, nie powinno to wpływać na zakres i formy udostępniania zbiorów przez Centralne Archiwum Wojskowe. Ta instytucja przechodziła okres bardzo trudny, ponieważ budowali nowe magazyny, przenosili zbiory. W związku z czym nastąpiło wyłączenie wręcz od udostępniania potężnej części ich zasobu. Praktycznie dostać się tam w ciągu ostatnich 5 lat przychodziło to z trudem ogromnym. Fatalnie wpłynęło na postęp prac naukowych. Wiele osób prosiło mnie o interwencję, ale to już chyba jest poza nimi. Także proszę zgłosić się do Centralnego Archiwum Wojskowego. Nie przypuszczam, abyście Państwo mieli jakiekolwiek problemy, ponieważ to archiwum spośród wszystkich wyodrębnionych w całym zakresie stosuje normatywy, standardy określane dla archiwów państwowych. Dziękuję. Proszę Państwa, mam pomysł. Widzę, że tutaj się pytań może być multum, że macie Państwo bardzo wiele jakby niezałatwionych spraw i wielu rzeczy nie wiecie. Jeśli Państwo zgodziliby się na taką propozycję, którą mianowicie teraz mi wpadła do głowy, gdybyście Państwo za pośrednictwem naszego portalu archiwa.org, gdzie istnieje zwyczajnie forum, które jest dostępne dla wszystkich Państwa, gdzie można zadawać pytania, gdzie można dzielić się, nie wiem, doświadczeniem i tak dalej. Gdybyście za pośrednictwem tego forum zadali te pytania, których nie zdołaliście dzisiaj zadać, a może jeszcze wszystkie inne, które Wam przyjdą do Państwa do głowy, a Państwo zgodzilibyście się na to, że my, Ośrodek Karta i nasz portal branżowy archiwa.org stanie się takim pośrednikiem, że my zbierzemy te pytania, zbierzemy te tematy, te wątpliwości i skierujemy je do Państwa jakby już po kongresie, w jakimś czasie wyobrażalnym, nie wiem, w ciągu miesiąca, powiedzmy, umówmy się na całą tę akcję, żeby uzyskać odpowiedź na te pytania i wątpliwości, na które już nie mamy dzisiaj niestety czasu odpowiadać. Czy tak może być? To zapraszam Państwa na nasze forum na portalu archiwa.org do zadawania pytań Panu Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych i Ministerstwu Kultury za pośrednictwem Pani Dyrektor. Ja ogromnie Państwu dziękuję za tę część. Myślę, że załatwiliśmy trochę spraw albo wyjaśniliśmy trochę spraw i posunęliśmy się do przodu w naszym działaniu. Idźmy więc dalej. Państwu serdecznie dziękuję za udział w panelu i trwamy dalej.